Wyznawcy kościoła La Luz del Mundo zgromadzili się na modlitwę w świątyniach w Guadalajarze po aresztowaniu swojego przywódcy Nasona Joaquina Garcia. Siedziba kościoła znajduje się we wschodniej części Guadalajary. W piątek wyznawcy kościoła La Luz del Mundo stanęli w obronie swojego przywódcy. Kościół wciąż się rozwija, buduje świątynie. Organizuje chrzty i ma coraz więcej misjonarzy. Mamy nadzieję, że sprawiedliwość zwycięży, a sługa Boży będzie wolny. Bóg domaga się chwały. Pismo Święte mówi, że Bóg jest w swojej świątyni. Skąd wiemy, że nas słucha? Bo przed Nim klękamy.